Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notop Stryk. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję dwóch gimbali od marki Zhiyun. Jeden model to jest Webil 3S, a drugi to jest Crane M3S. Dwa gimbale dosyć lekkie i kompaktowe, które dobrze sprawdzą się z nowoczesnymi bezusterkowcami. Jeśli jesteście ciekawi, co o nich sądzę, to zapraszam do oglądania. Recenzja zaczniemy jak zwykle od budowy. Funkcje omówię na przykładzie jednego z tych gimbali, bo funkcje w obydwu tych gimbalach są w zasadzie identyczne. Ale zaczniemy sobie od omówienia budowy i pierwszy gimbal to Webil 3S. Budowa tego gimbala jest bardzo solidna. Część jest zrobiona z tworzywa sztucznego, z taką wygodną, miękką gumą. Górna część, czyli ta powiedzmy ważniejsza, czyli ramiona gimbala są metalowe. Do samej jakości tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. W zestawie oczywiście z każdym tym gimbalem dostajemy taki mały statyw, dzięki któremu możemy sobie odłożyć gimbal, kiedy go nie używamy, albo możemy też po prostu wydłużyć sobie uchwyt, kiedy vlogujemy na przykład za pomocą takiego gimbala, wtedy taki statywik się przydaje. Też możemy go oczywiście wykorzystać jako zwykły mały statyw fotograficzny do naszego aparatu. Na dole w tym gimbalu znajdziemy aż 3 gwinty statywowe, dlatego że można do niego dołożyć dodatkowe akcesoria. Ja dostałem taki standardowy zestaw, gdzie jest sam gimbal, oczywiście odpowiednie kable, szybko złączka do naszego aparatu i ten statywik, ale jest też zestaw rozbudowany, gdzie dostajemy specjalny uchwyt tutaj montowany od spodu oraz taki dodatkowy uchwyt, który podpiera gimbal tutaj o nasz nadgarstek i wtedy dużo lżej się z niego korzysta. Ja niestety nie miałem okazji sprawdzić tego zestawu, ale mówię Wam, że taki zestaw jest i wydaje się on ciekawą propozycją. Ale wracając do samej budowy. Zacznijmy od baterii, bo myślę, że to jest dosyć istotna rzecz w gimbalu. Mam oczywiście wbudowaną baterię. Jej ładowanie trwa około 2 godziny. Jeśli ładujemy na przykład powerbankiem ze standardem Power Delivery albo jakąś po prostu mocniejszą ładowarką, to w 2 godziny jesteśmy w stanie ten gimbal naładować do pełna. Jeśli naładujemy go do pełna, to powinien on działać przez około 11 godzin, więc wydaje mi się, że to jak najbardziej przyzwoity czas i to nie jest tak, że za każdym razem wychodząc na nagrania będziecie musieli go ładować, tylko naładujecie go raz na jakiś czas i będzie on jak najbardziej działał. Jeśli przejdziemy sobie wyżej, no to mamy złącze USB-C do ładowania właśnie tego gimbala. Ekran, za pomocą którego łatwiej poruszać nam się po menu tego gimbala. Ekran jest monochromatyczny, malutki, ale wystarczająco, żeby tak naprawdę te podstawowe ustawienia tutaj zmieniać. Tym bardziej, że nie ma tych ustawień, nie wiadomo ile. Mamy joystick do sterowania ruchami gimbala. Mamy przycisk M do zmiany trybów pracy oraz przycisk do filmowania. Są one w wygodnym miejscu, ale niestety tylko dla osób praworęcznych. Jeśli jesteście praworęczni, nie ma problemu. Te przyciski i joystick są tutaj idealnie pod palcem i naprawdę wygodnie się korzysta z tego gimbala, nawet pracując tylko jedną ręką. Ale niestety, kiedy jesteście leworęczni, tak jak ja, no to one są już totalnie w niewygodnym miejscu i po prostu no, za bardzo nie nadaje się ten gimbal dla osób leworęcznych, więc zwróćcie na to uwagę. Jeśli jesteście leworęczni, dużo lepszą propozycją jest ten mniejszy gimbal, gdzie te przyciski oraz joystick są na środku i wtedy nie ma tak dużego znaczenia, czy jesteście prawo albo leworęczni. Z drugiej strony znajdziemy włącznik gimbala, którym też możemy zablokować przyciski, żeby przez przypadek czegoś sobie nie przełączyć, przycisk od menu oraz takie pokrętło, którym również poruszamy się po menu i ono też jest wciskane, więc w ten sposób możemy zmieniać jakieś ustawienia. Z przodu gimbala mamy jedno pokrętło i jeden przycisk, to ma większość gimbali i ten przycisk oraz pokrętło można zaprogramować do własnych potrzeb. Jeśli się połączymy z aparatem, to na przykład tym pokrętłem można zmieniać ISO albo przysłonę w naszym aparacie, jest to bardzo wygodne. Ten przycisk można służyć do zmiany trybów, do przechodzenia z trybu standardowego do trybu portretowego, kiedy filmujecie siebie, więc jak najbardziej tutaj jest duża uniwersalność i można w różny sposób ten gimbal sobie zaprogramować. Dalej mamy już ramiona gimbala i każde ramię ma swoją blokadę, to już ma większość gimbali, to po prostu ułatwia nam wyważanie, bo każde ramię możemy sobie z osobna zablokować i wyważać po kolei, więc jest to po prostu bardzo wygodne, przyciski chodzą z takim dobrym oporem, nie ma tu z tym żadnego problemu. Na samej górze mamy tutaj mocowanie do aparatu, mamy w zestawie dwie szybkozłączki, taką mniejszą oraz większą i specjalną podpórkę pod nasz obiektyw, to wszystko trzeba ze sobą połączyć za pomocą kluczyka z zestawu, zamocować do naszego aparatu i wtedy już w bardzo prosty sposób wsuwamy po prostu jednym ruchem ręki nasz aparat. Ale co jest ciekawe w tym mocowaniu do aparatu, to, że może ono pracować w poziomie, ale również w pionie. Bardzo szybko można zdemontować ten element i zamocować go po prostu pionowo i wtedy producent obiecuje, że nie trzeba gimbala wyważać ponownie, że dalej będzie on dobrze działał, więc szybko możemy kręcić filmy w pionie.
To jest fajna rzecz, szczególnie, że coraz częściej kręcimy filmy na Instagrama, od jakichś stories i tak dalej, i wtedy kręcimy je w pionie, więc ciekawe rozwiązanie i chyba pierwszy raz w gimbalu się z czymś takim spotkałem, że w tak szybki sposób można po prostu przełożyć cały aparat do pionu, to jest na pewno przyjemna rzecz. Tutaj też z góry znajdziemy dwa złącza USB-C, jedno służy do łączenia się z aparatem. Kiedy połączymy się odpowiednim kablem, na stronie internetowej producenta macie rozpiskę, jakie kable do jakiego aparatu, żeby to wszystko działało. Ja łączyłem się z Sony, nie miałem z tym żadnego problemu. Mogę wtedy wyzwalać migawkę tutaj od razu z gimbala, mogę zmieniać ustawienia aparatu, takie jak przysłona, czas naświetlania i tak dalej, więc to jest bardzo wygodne. Ale również można się łączyć z aparatem za pomocą Bluetooth. Ten gimbal ma Bluetooth, jeśli macie odpowiedni aparat, ale to nie ze wszystkimi działa, musicie sprawdzić na stronie producenta, z którymi modelami to działa, z którymi nie, to wtedy można wyzwalać migawkę bezprzewodowo. I to jest jeszcze wygodniejsze, ale na przykład wtedy już nie pozmieniamy sobie jakichś ustawień, więc mimo wszystko dla większości osób i tak ta praca na kablu będzie po prostu jeszcze wygodniejsza. Jeśli już mówimy o aparatach pod ten gimbal, bardzo ciekawą rzeczą, która nie do końca mi się podoba, jest to, że producent nie podaje praktycznie nigdzie udźwigu gimbala. Wydaje się, że jest to taka podstawowa rzecz, jeśli chodzi o specyfikację gimbala, jak ciężki aparat można zamontować, nie ma tego, ale za to na stronie Ziuna znajdziemy bardzo konkretną rozpiskę, z jakimi modelami ten gimbal działa, więc po tej rozpisce możecie wywnioskować, jaki on udźwig mniej więcej ma. I moim zdaniem to jest około 2,5 kg, bo jesteśmy w stanie tutaj na przykład zamontować Nikona D800 z obiektywem, co już daje taką wagę około 2-2,5 kg. Więc myślę, że taki udźwig ma ten gimbal, ale producent nigdzie wprost tego nie podaje. Ale ważne jest to, że Canon R5 tutaj zamocujemy albo jakąś lustrzankę, albo Nikona jakiegoś pełnoklatkowego, więc większość tych nawet większych bezusterkowców czy lustrzanek do takiego gimbala zamocujecie i on sobie z tym poradzi, więc myślę, że tutaj na udźwig nie będziecie narzekać. Ja pracowałem z Sony A7 Mark III, który nie jest jakimś dużym i ciężkim aparatem, ale jak najbardziej ten gimbal sobie z tym radził. No ale wracając do samej budowy tego gimbala. Oprócz tej szybkiej zmiany z poziomu na pion, która jest taka dosyć wyjątkowa, to mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, która jest wyjątkowa i z którą się nie spotkałem w żadnym innym gimbalu. To jest dodatkowe oświetlenie. I to jest super rzecz. Jest to w jednym i w drugim gimbalu. Na początku myślałem, że to jest tylko taki gadżet i tak naprawdę nic to nie będzie specjalnie dawać. Przetestowałem to oświetlenie i okazało się, że jest ono jak najbardziej przydatne, że spokojnie możecie doświetlić własną twarz podczas nagrywania siebie, vlogowania z ręki za pomocą tego gimbala i ta moc jest wystarczająca. Tutaj procent podaje, że jest to 1000 luxów. Możemy też zmieniać temperaturę barwową, co jest super. W modelu Webil możemy zmieniać od 2600 do 5500 kelwinów, a w modelu Crane od 2700 do 5500 kelwinów. Więc jest to i tak dosyć spory zakres i możecie po prostu dopasować barwę tego oświetlenia do warunków, jakie panują na zewnątrz, więc nie wygląda to w taki sztuczny sposób, że na przykład filmujecie siebie wieczorem, gdzie macie jakieś ciepłe światło przy zachodzie słońca, a wali wam zimne, nieprzyjemne światło w twarz, tylko możecie sobie to dostosować. To jest super rozwiązanie i naprawdę to oświetlenie się przydaje. Ma ono też serii minimum 90, więc jakość tego światła jest na tyle dobra, że spokojnie podczas nagrywania filmów można tego oświetlenia używać. Ja może włączę to oświetlenie na tym gimbalu, żebyście zobaczyli, jak to działa. Trzeba dłużej przytrzymać to pokrętło, które znajduje się z lewej strony. W przypadku Webila znajduje się ono z prawej strony. I teraz mamy dostęp do ustawień tego oświetlenia. Możemy zmieniać temperaturę barwową, co widzicie teraz. Myślę, że powinno być wyraźnie widać, że ta temperatura barwowa się zmienia. Oraz też możemy płynnie regulować jego moc, co też jest jak najbardziej przydatne. Możemy dostosować, czy potrzebujemy więcej, czy mniej tego światła. I naprawdę przy najmocniejszym ustawieniu, przy tych 1000 luxów, to oświetlenie było dla mnie aż za mocne i kiedy doświetlałem siebie gdzieś w ciemnym lesie, to oświetlenie było aż za intensywne i musiałem po prostu trochę zmniejszyć intensywność tego światła. Więc jak najbardziej uważam, że to oświetlenie jest przydatne, że nie jest to tylko taki po prostu gadżet, tylko faktycznie można z tego na co dzień korzystać, szczególnie jeśli vlogujecie i mówicie po prostu do kamery, która jest na gimbalu. A w przypadku tych gimbali jak najbardziej jest to możliwe, bo nie są one ciężkie. Webil waży kilogram, Crane waży około 700 gramów, więc są to dosyć lekkie gimbale. Jeśli macie dosyć lekki aparat, to jesteście w stanie przez dłuższy czas chodzić z takim gimbalem i nagrywać siebie z ręki. I ten obraz jest wtedy niesamowicie po prostu stabilny. Jeśli chodzi o budowę Webila, to myślę, że to tyle, nie ma tutaj więcej opowiadać. Przechodzimy teraz do Crane'a. Tutaj będę też dosyć skracał, bo ta budowa jest dosyć podobna. Mamy też w zestawie
wstawię statyw. Mamy gwint statywowy od spodu, jeśli chcecie na jakiś inny statyw go zamontować. Mamy też obudowę z tworzywa, jest ona odrobinę mniej solidna, jest to też tańszy gimbal, jest to nadal dobre tworzywo, ale jednak Webley robi trochę takie porządniejsze wrażenie, chociaż to też może wynikać z wagi, że są po prostu cięższy, dlatego kiedy bierzemy go do ręki, wydaje się on bardziej solidny. Również tutaj mamy wbudowaną baterię, również jej ładowanie przy mocnej ładowarce albo powerbanku w standardzie Power Delivery trwa 2 godziny, ale przez to, że jest to mniejszy, lżejszy gimbal, bateria musi być mniejsza, no to maksymalny czas pracy jest około 7 godzin. I tak jest to jak najbardziej moim zdaniem dobry wynik. No i też wyżej tutaj nad uchwytem znajdziemy USB-C do ładowania gimbala. Po lewej stronie znajdziemy pokrętło, takie samo jak w Webilu jest z prawej strony, czyli możemy nim właśnie sterować tym oświetleniem, zmieniać jego parametry. Mamy też ekran, tym razem jest on większy, jest kolorowy, co jest na plus, ale jest dotykowy. To może być dla niektórych fajne, ale dla mnie jest to troszeczkę wada, dlatego że mimo wszystko ten ekran jest na tyle mały, że dosyć ciężko się po nim nawiguje dotykowo, łatwo po prostu przez przypadek coś wcisnąć. Jeśli się przyzwyczajicie, to jest ok, ale ja wolę mimo wszystko takie sterowanie przyciskami, jak jest w Webilu, niż to z Crane'a, ale to, że ekran jest większy i kolorowy, robi po prostu fajniejsze wrażenie. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze informacje. Mamy też joystick, przycisk M do zmiany trybów i przycisk do filmowania. Mam tutaj taką kreskę, a nie czerwoną kropkę, jak jest zwykle, więc na początku możecie się zastanawiać, do czego jest ten przycisk, ale jest to po prostu przycisk do wyzwalania migawki. To, co już mówiłem Wam wcześniej, tutaj te przyciski oraz joysticki są na środku, więc dla osób leworęcznych mimo wszystko ten gimbal będzie po prostu wygodniejszy. Wyżej po prawej stronie mamy przycisk do uruchamiania gimbala oraz blokowania przycisków, a z drugiej strony mamy dodatkowy gwint do montowania jakichś akcesorii, na przykład ekranu poglądowego albo jakiegoś mikrofonu. Co ciekawe, w Webilu, który jest droższym gimbalem, takiego uchwytu nie ma, a w tym tańszym się to znalazło. Również z przodu mamy tak samo pokrętło, przycisk, również są one funkcyjne i można je programować. Jeśli chodzi o ramiona, są one metalowe, również mają one blokady, więc w prosty sposób można gimbala wyważyć. Mamy też to dodatkowe oświetlenie. Różnica jest taka, że jest tutaj odrobinę mniejszy zakres tej regulacji temperatury barwowej, ale nie jest to duża różnica. Na górze znajdziemy też oczywiście złącze USB-C do łączenia się z gimbalem. Tutaj mamy dużo prostszą szybkozłączkę, bo jest to taka standardowa, zwykła szybkozłączka podkręcana do aparatu, wciskana i blokowana tutaj jednym guzikiem z przodu, więc dużo szybciej i prościej się montuje tutaj aparat. Też fajnie jest to, że nie trzeba za każdym razem go wyważać, bo jak raz sobie wszystko ustawimy, to jest ona w tym samym położeniu i potem tylko wpinamy aparat, nie trzeba go od początku wyważać, więc jest to taki szybszy, powiedzmy, w obsłudze gimbal niż Webil, gdzie dużo częściej będzie trzeba coś tutaj jednak przestawić, skonfigurować, no bo chociażby kiedy zdejmiecie sobie aparat, no to musicie potem tak ustawić tą szybkozłączkę, żeby ona była na tej samej tutaj długości ustawiona, żeby po prostu gimbal był dalej wyważony, więc jednak dużo więcej pracy wymaga ten gimbal przed filmowaniem niż Crane, gdzie tylko wciskamy aparat i wszystko działa. Jednak ta szybkozłączka, konkretnie to mocowanie jej, ma jedną wadę, która mi się nie podoba. Blokuje się ją takim pokrętłem tutaj od spodu i ono nie ma żadnej dodatkowej blokady i często się zdarza, że ono się samo odkręca i mimo wszystko ten uchwyt się tutaj luzuje i trzeba i tak wszystko poprawiać i jeszcze raz wyważać, więc mogłoby to być lepiej zrobione, jakoś lepiej zabezpieczone w jakiejś innej formie niż takie pokrętło, żeby samo się to po prostu nie luzowało. Z tym miałem trochę w tym gimbalu problem i to mi się w nim po prostu nie podoba, ale cała reszta jest jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o jego budowę. Ten model również ma Bluetooth, więc też możemy się łączyć bezprzewodowo z aparatem, wyzwalać migawkę. Oczywiście też można się łączyć kablem z wybranymi modelami. Ogólnie tych modeli jest naprawdę dużo. Jest tu większość modeli nowych, bo z sterkowców Canona, Nikona, Sony, Panasonica. Oczywiście nie ma Olympusa ani OM System, czego nie rozumiem, ale w większości gimbali no nie ma tych aparatów, jeśli chodzi o współpracę jakąś za pomocą połączenia kablem. Nie wiem, czemu tak jest, ale większość tych najbardziej popularnych producentów i modeli aparatów będzie działać z tym gimbalem. Jeśli nie jesteście pewni, czy Wasz aparat będzie z nim współpracował, to sprawdźcie, po prostu jest bardzo ładna i przejrzysta lista na stronie ZU w internecie. Więc jeśli chodzi o budowę, myślę, że to tyle. Teraz szybkie omówienie funkcji w tym gimbalu i na koniec pokażę Wam jeszcze aplikację, która jest dedykowana do tych gimbali i współpracuje z jednym i drugim modelem. Zanim przejdziemy do konkretnych funkcji, to kilka słów o tym, jak mi się w ogóle z tymi gimbalami pracowało. Są one przede wszystkim bardzo ciche, w ogóle nie słychać tych silników, więc jeśli nagrywacie z dźwiękiem, to się tym nie przejmujcie, na pewno nie będzie słychać tych gimbali. Do tego praca jest bardzo płynna, ani razu nie zdarzyło mi się, żeby gimbal zaczął gdzieś drgać, żeby coś się z nim działo, żeby było słychać te silniki.
praca jest bardzo stabilna, dobrze wybierają one te drgania. Przez to, że same gimbale są dosyć lekkie, to wygodnie się z nim pracuje. Nawet kiedy właśnie vlogujecie, nagrywacie gdzieś siebie z ręki, to fajnie to wszystko działa. Więc uważam, że tutaj jeśli chodzi o pracę z tymi gimbalami, to nie ma na co narzekać. Pokażę Wam teraz jakiś film przykładowy, który za ich pomocą nagrałem. Teraz przechodzimy do funkcji tych gimbali, nie będę się jakoś mocno w nie wgłębiał, bo są one takie podstawowe i większość gimbali na rynku ma te funkcje. Przede wszystkim mamy te podstawowe tryby, takie jak pan follow, lock albo follow, czyli tryby, które mówią nam o tym, i które osie gimbala mają w danej chwili działać, a które nie. Follow po prostu podąża za ruchami naszej ręki, więc jesteśmy w stanie skierować obiektyw aparatu w górę, w dół. Lock blokuje nam osie i po prostu jest stabilizowany obraz, ale aparat stoi w miejscu. A pan follow działa w taki sposób, że podąża aparat za ruchami naszej ręki w poziomie, ale w pionie już nie. Trzyma pion, nie będzie się ruszał góra, dół. Te tryby ma każdy gimbal, więc nie ma co tutaj dłużej o nich opowiadać. Jeśli chodzi o jakieś tryby dodatkowe, mamy oczywiście tryb portretowy, czyli trzy razy klikając w przycisk funkcyjny z przodu, aparat obraca się w naszą stronę i możemy w tej chwili mówić do kamery. Mamy też tryb POV, czyli tryb w taki bardziej dynamiczny, gdzie aparat też działa w takiej osi, więc jeśli chcemy nagrywać jakieś bardzo dynamiczne ujęcia, żeby aparat poruszał się w jedną, w drugą stronę, to wtedy możemy sobie włączyć ten tryb POV i teraz, jak widzicie, aparat porusza się też w tej osi. No właśnie jest to dedykowane takich bardziej dynamicznych ujęć. I mamy też tryb Vortex. To działa w taki sposób, że aparat przyjmuje pozycję, którą widzicie teraz, i ruchami joysticka jestem w stanie obracać aparat w jedną i w drugą stronę. Można w ten sposób zrobić taki dosyć ciekawy efekt. Można też zaprogramować tą funkcję z poziomu menu, żeby obracał się on automatycznie cały czas, nie będziemy musieli wtedy cały czas trzymać joysticka. Więc ten tryb Vortex jest też jak najbardziej ciekawy. Natomiast no, umówmy się, to są tryby, które są w zasadzie we wszystkich gimbalach, więc nie ma co tutaj więcej opowiadać. Jeśli chodzi o jakieś funkcje dodatkowe, też one są standardowe. Mamy oczywiście tryb timelapsów do zaprogramowania. Można też zrobić hyperlapse z podążaniem za punktami. Wybieramy kilka punktów, po nich gimbal będzie się w odpowiednim czasie poruszał i kręcił nam timelapsa z przesunięciem ruchu. Oraz mamy tryb panoramy, gdzie aparat będzie się przesuwał po odpowiednich punktach, robił zdjęcia i będziemy mieli po prostu taką szeroką panoramę. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o jakieś funkcje dodatkowe. Więc tych funkcji nie ma jakoś bardzo dużo, ale w zasadzie jest to, co powinno być w gimbalu, czyli te funkcje dodatkowe. Ja nie wiem, co w zasadzie bym jeszcze oczekiwał, żeby gimbal miał. Dużo ważniejsze dla mnie jest to, żeby po prostu działał stabilnie, żeby nie drgał, żeby dobrze wybierał te wszystkie ruchy, żeby nie było z nim po prostu żadnych problemów, i te dwa gimbale, na tyle na ile je testowałem, działały bezproblemowo i dzięki temu zrobiły na mnie przede wszystkim bardzo dobre wrażenie, a nie oczekuję tutaj jakichś niesamowitych funkcji dodatkowych. Teraz szybko uruchomię aplikację, połączymy się z tym gimbalem. Aplikacja jest bardzo prosta, wybieramy urządzenie, które mamy w tej chwili. Wcześniej trzeba założyć konto i to jest w zasadzie jedyna taka upierdliwa rzecz, którą trzeba zrobić na początku. Kiedy już to mamy zrobione, wybieramy gimbal z listy, klikamy Connect i gimbal jest połączony, nie ma z tym połączeniem żadnego problemu, nie miałem żadnej sytuacji, żeby to połączenie się gdzieś samo zrywało, żeby ono jakoś długo trwało, wszystko działa bardzo po prostu sprawnie, więc na tą aplikację nie będę narzekał. Kiedy to wszystko mam podłączone, to przechodzę do takiego pilota, który jest bardzo prosty. Mamy tutaj po prostu przeniesiony joystick. Jak widzicie, teraz mogę ze smartfona poruszać gimbalem w każdym kierunku, tak samo jak robiłbym to po prostu za pomocą joysticka. Mogę oczywiście wyzwalać migawkę, robić zdjęcia czy nagrywać filmy, kiedy aparat jest połączony z gimbalem. Mogę zmieniać tutaj tryby właśnie z tych follow, pan follow, lock, POV, Vortex, to wszystko mogę sobie tutaj zmieniać też z poziomu gimbala. Oraz mogę tutaj ustawiać właśnie te timelapsy. Jest to po prostu wygodniejsze niż przy pomocy tego prostego, małego menu w aparacie. Lepiej się połączyć wtedy aplikacją i wtedy dużo bardziej przejrzyście można sobie tutaj te wszystkie dodatkowe funkcje poustawiać. Mamy tutaj też ten tryb panoram, gdzie możemy wprowadzić odpowiednie punkty, po jakich aparat ma się poruszać, oraz ustawić wszystkie inne rzeczy. No i mam tutaj oczywiście informacje o stanie baterii. To jest w zasadzie
tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Jest ona bardzo prosta, no ale w zasadzie no jest tutaj tyle, co potrzebujemy. Mamy dostęp do tych dodatkowych funkcji, mamy możliwość sterowania gimbalem bezprzewodowo, więc w zasadzie ja więcej od tej aplikacji nie oczekuję. Jest ona bardzo przejrzysta, nie ma z nią żadnych problemów. Wszystko, jak widzicie, łączy się w prosty sposób i po prostu działa. I myślę, że to jest jej największa zaleta. Teraz przechodzimy do szybkiego podsumowania. Zacznę od ceny. Webhill 3S kosztuje 1650 zł, a Crane M3S kosztuje 1550 zł, więc widzicie, tutaj cena jest bardzo podobna. Myślę, że jest ona dosyć niska, jak za tak dopracowane, dobrze wykonane gimbale, z którymi naprawdę nie ma żadnych problemów podczas pracy. Dodatkowo jeden, drugi gimbal możecie kupić w tych rozbudowanych zestawach. W przypadku Webhilla jest to ten zestaw z dodatkowymi uchwytami. W przypadku Crane'a mam tutaj akurat ten zestaw rozbudowany, gdzie dodatkowo mamy pokrowiec na cały gimbal i taki uchwyt na telefon, który jest bardzo porządny, wykonany z metalu, no bo też z tym gimbalem można jak najbardziej pracować urządzeniami mobilnymi, możecie po prostu do niego zamocować swój telefon. Więc to, co mi się w tych gimbalach podobało, to przede wszystkim ta bezproblemowa praca, że silniki są ciche, dobrze wybierają drgania, nie ma z nimi żadnych problemów. Aplikacja jest dobrze napisana, przejrzysta, również łączy się bezproblemowo z tymi gimbalami. Bardzo podoba mi się to dodatkowe oświetlenie, które wydawało mi się takim niepotrzebnym gadżetem, a okazało się przydatne. No i wykonanie tych gimbali też jest dobre i nie mam do tego żadnych zarzutów, więc ogólnie te urządzenia zrobiły na mnie świetne wrażenie. Jeśli szukacie takiego gimbala bardziej kompaktowego, bo umówmy się, te urządzenia nie są duże, kiedy je złożycie, możecie je zmieścić do jakiegoś plecaka fotograficznego, nie trzeba ze sobą taszczyć osobnej torby, więc dobre urządzenia, kompaktowe, fajne w podróży, fajne dla vlogerów, kiedy chcecie filmować siebie z ręki i mieć naprawdę stabilny obraz. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście te gimbale znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdźcie inne filmy o gimbalach na tym kanale, bo już trochę ich robiłem. Widzimy się długo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.